chcielibyśmy krótko powiedzieć o tym, co się wydarzyło, ponieważ tak się składa, że okoliczność tego mojego powrotu ma dodatkową barwę. Jest ona związana z liczbą 300, można powiedzieć zmiana na 300%, ponieważ było to 300. posiedzenie Komisji Przyjazne Państwo. Właśnie na tym posiedzeniu dzisiaj o godzinie 10:30 doszło do tych zmian. No i cóż, to rzeczywiście najczęściej obradująca komisja, najbardziej interaktywna, 55 tysięcy łącznych absurdów zgłoszonych nam z inicjatywy obywatelskiej, 16 tysięcy maili i listów z propozycjami zmian. Podstawowa zasada działania, konsultacje społeczne, 168 to liczba partnerów, którzy pracowali z komisją, 936 to jest liczba wniosków rozpatrzonych, 215 to jest liczba posiedzeń z udziałem partnerów społecznych, 612 liczba rozpatrzonych zmian legislacyjnych, 122 liczba zgłoszonych do marszałka, 284 liczba projektów przesłanych do BAS-u i 26 to liczba dezyderatów. Dodajmy jeszcze, tam nie było powiedziane, że 49 projektów to są projekty, które weszły w życie, czyli zostały podpisane przez pana prezydenta i stanowią o nowym prawie. 49 projektów, które weszło w życie, 30 kilka jest na różnym etapie prac. Niektóre z nich są, jak państwo wiecie, skierowane do Trybunału przez pana prezydenta, niektóre zawetowane, a około 30 jest w pierwszym, drugim czy trzecim czytaniu w parlamencie. Oprócz tych 49, które już weszły w życie. No, główne obszary to jest prawo podatkowe, prawo budowlane i prawo gospodarcze. I teraz trzy projekty, którymi będziemy się zajmowali w najbliższym tygodniu. Znaczy, będziemy kontynuowali, nie wiem czy państwo, niektórzy z państwa byli na tych pierwszych konferencjach, kiedy mówiłem o tych nalotach, tak, że my nie mamy filozofii zmiany całych ustaw, tylko robimy bombardowania jak w Iraku pojedynczych przepisów. Dziura w ziemi, skreślony przepis i bez negocjacji, bez zakładników. Właśnie taka metoda nalotów przyniosła określone rezultaty. 49 wprowadzonych zmian w porównaniu z tymi poprzednikami, czyli Balcerowiczem, Hausnerem i Kluską. No udało się jednak wprowadzić wcale nie małą liczbę tych zmian. A każda z tych zmian oczywiście była takim rodzajem właśnie bombardowania. Teraz chcemy przejść do pozycji wojny pozycyjnej właśnie, czyli otworzyć fronty pozycyjne. Więc oprócz bombardowań, które dalej będą miały miejsce i które pan przewodniczący Sekuła przez te 9 miesięcy kierowania Komisją Przyjazne Państwo, prawie tyle czasu co ja, kontynuował właśnie tą technologię nalotów z właściwym wydziękiem, to teraz otworzymy trzy fronty pozycyjne. Pierwszy front pozycyjny to jest autocertyfikacja, ustawa wprowadzona przez Berlusconiego we Włoszech, którą żeśmy przetłumaczyli na język polski i adoptowali do polskiego prawa. Ona jest dosyć fundamentalną ustawą, nie właśnie już jakąś jedną mniej czy bardziej drobną regulacją w sensie zakresu, tylko porządną zmianą, w której mówimy o tym, że jak państwo wiecie, każdy z nas, będąc w różnego rodzaju urzędach, musi prawie zawsze mieć ze sobą dokumenty z innych urzędów. A to zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, a to o tym, że się nie było karanym, a to spisany, skrócony odpis aktu urodzenia, małżeństwa itd., itd. Ciągle czegoś od nas urzędy chcą z innych urzędów. I wzorem tej włoskiej ustawy wprowadzamy zmianę zasadniczą. Nie można żądać od obywatela żadnego dokumentu z innego urzędu. Wystarczy w tej sprawie tak zwana autocertyfikacja, czyli oświadczenie obywatela, ja, Janusz Palikot, nie byłem karany. I mogę wystąpić w przetargu o zamówieniach publicznych, choć ustawa dzisiaj wymaga zaświadczenia z urzędu, że nie byłem karany. Samo moje oświadczenie po wprowadzeniu tych zmian nie będzie wstrzymywało procesu przetargu publicznego. I tak dalej w każdej sprawie, w której występujemy o paszport i musimy mieć skrócony odpis aktu urodzenia, czy cokolwiek innego, w jakimkolwiek innym urzędzie ktoś od nas chce, za każdym razem wystarczy oświadczenie obywatela. Czy to oznacza, że nie będzie żadnego mechanizmu sprawdzania? Oczywiście nie, bo urzędnicy po pierwsze już dzisiaj mimo tych dokumentów i tak sprawdzają, czy one są, czy nie prawdziwe i często poprzez kontakt bezpośredni to wykonują albo przez ocenę dokumentu. We wszystkich przypadkach, w których będą mieli uzasadnione powody, normalną procedurę wszczynają sprawdzenia i obywatel, jeżeli skłamał, no to ponosi oczywiście radykalne konsekwencje z kodeksu karnego, łącznie z więzieniem w sprawie podania nieprawdziwych informacji. Ale procedura trwa, czyli tego wydłużania na to, że ja muszę wrócić, zdobyć jakiś dokument, przynieść, tego całego mechanizmu już nie ma. Druga zmiana,
To jest milcząca zgoda. To jest z kolei sytuacja taka, dzisiaj mamy jakby terminy w kodeksie postępowania administracyjnego. Są to terminy, które mówią, w jakim czasie powinna być decyzja organów administracyjnych podjęta. Jak Państwo wiecie, te terminy nie obowiązują. Niby są wpisane do kodeksu, niby musi być tam w ciągu tych kilkudziesięciu dni podjęta decyzja, a nie jest podejmowana, bo urzędnik żąda dodatkowego dokumentu właśnie, dodatkowej oceny, dodatkowego załącznika, przedstawienia jeszcze jakiejś ekspertyzy i pod pretekstem uzupełnienia dokumentacji, nie tylko pozwolenia na budowę, które wciąż obowiązuje i wielu różnych innych, przedłuża to postępowanie w nieskończoność i jak wiemy doskonale, te postępowania administracyjne trwają niestety czasami nie tylko wiele miesięcy, ale i wiele lat w skrajnych, absurdalnych przypadkach uporu właśnie urzędników w tym zakresie. I mówimy coś takiego, można jednorazowo żądać uzupełnienia dokumentacji, tak? Idę z tym do urzędu i urzędnik mówi, proszę jeszcze to. I o ten czas jednorazowego poproszenia o uzupełnienie dokumentacji się wydłuża procedura, ale nie może być tak, że jak ja przyniosłem te dokumenty, o które mnie poproszono, żebym je przyniósł, to urzędnik mówi, a jeszcze zapomniałem, pan jeszcze powinien to przynieść, albo jeszcze coś tamtego. I ustalamy w związku z tym ostateczną datę, w której muszą być zakończone te postępowania. Nawet jeżeli się prosi o uzupełnienie na początku, to się ustala, że jednak także w przypadku poproszenia o uzupełnienie jest ostateczny termin podjęcia decyzji i nie można go przesunąć pod jakimkolwiek pretekstem, niekompletności dokumentacji, niemożliwości odczytania czegoś czy czegokolwiek innego. Znów radykalna zmiana, bo ona ma docelowo doprowadzić do sytuacji, w której faktycznie będą realne terminy. Niech one będą nawet o 30 dni, jak tutaj proponujemy, dłuższe niż to, co dzisiaj proponuje kodeks administracyjny, ale tylko o 30 dni i wszystkie o 30 dni. Trzecia zmiana, którą proponujemy, no też podobnego charakteru, a więc dotycząca relacji między obywatelem a urzędami, to jest osobiste stawiennictwo. Dzisiaj pod byle pretekstem różnego rodzaju urzędy żądają od nas osobistego stawiennictwa. Niech pan się stawi do urzędu tam skarbowego, ubezpieczeń i tak dalej osobiście. Mówimy, a dlaczego ma być osobiście? Może być przez pełnomocnika, może przesłać to w formie właśnie potwierdzonej przez osobę pisemnej, potwierdzonej przez osobę tak zwanych zawodów zaufania publicznego. Odchodzimy od tej upierdliwej dzisiaj procedury prawie wszędzie osobistego stawiennictwa obywatela w urzędach. To są trzy zmiany radykalnie zmieniające relacje między obywatelami a jednostkami. Wszystkie te trzy zmiany to będą projekty główne, którymi się w najbliższych dniach zajmiemy. Dodam jeszcze jedna kwestia, to jest kwestia, jeszcze jedną kwestię, to jest kwestia mianowicie licencji i koncesji. Myśmy to już od dawna zapowiadali, ale do tej pory się tym nie zajmowaliśmy i teraz się jednak tym zajmiemy. Krok po kroku będziemy próbowali wszędzie, gdzie się tylko da, likwidować obowiązki koncesjonowania różnego rodzaju form działalności. Tych, jak Państwo wiecie, w Polsce jest ponad 600 usług, produktów i dóbr, które wymagają koncesji w prowadzeniu działalności gospodarczej. Będziemy chcieli sukcesywnie jedno po drugim, bo nie da się tego poprzez jeden akt zrobić, tylko trzeba za każdym razem wejść w te poszczególne ustawy. Będziemy wchodzili w te ustawy, które nakładają takie obowiązki, dokonywali zmian ograniczających te koncesje. No i oczywiście mamy teraz ogromną ilość projektów, którymi będziemy się w dalszym ciągu zajmowali z tych, które pod przewodnictwem pana Sekuły, któremu tutaj chcę bardzo publicznie podziękować za duże tempo prac, bo jak Państwo widzicie, nie pamiętam ile było tych posiedzeń, jak ja odchodziłem, ale w każdym razie bardzo dużo się odbyło, właśnie aż 300 w sumie do tego czasu, więc tempo prac było duże i można powiedzieć, że ten czas nie został zmarnowany. Także dziękuję Ci, Mirku, serdecznie. No i tyle, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja bym chciał Państwu szczególnie rekomendować ten obszar naszych prac, które dotyczą autocertyfikacji czy samopotwierdzania. To jak już pan przewodniczący powiedział, nie my to wymyśliliśmy, Włosi wymyślili wcześniej, zainteresowaliśmy się tymi rozwiązaniami włoskimi i myślę, że to może znacząco ułatwić życie naszych obywateli.